Ten krzyż patrzy na całą Polskę. Od tak aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce. Sursum corda, górę serce. Witamy serdecznie wszystkich widzów telewizji Podhale w cyklu programów Sursum Corda i tego szczególnego W sercu kobiety, czyli kobiety o kobietach i też tym razem z kobietami. Serdecznie was wszystkie witam, dzielne niewiasty. I wiem, że jesteście w tej inicjatywie dzielnych kobiet, czyli przychodzicie na spotkania przy Zgromadzeniu Ojców Redemptorystów. I moje pierwsze pytanie do was takie, to jak się nazywacie, skąd jesteście i co robicie na co dzień? Dobrze, jak mogę, to też serdecznie witam wszystkich. Tak, mam na imię Irena, jestem z Krakowa. W tym momencie z dziełem Dzielnych Niewiast to tak jestem związana kilka lat już dobrych. I tutaj w tym dziele jestem odpowiedzialna za diakonię taneczną. Jest to bliskie mojemu sercu, taniec, śpiew, modlitwa taką formą. I jak mówię, to jest też taka dla mnie radość, że mogę się tym zajmować. I to myślę tak na króciutko o sobie. Dziękuję. Dzięki. Dzień dobry, jestem Monika, jestem z Warszawy. Jestem mamą czwórki dzieci. A na co dzień pracuję jako nauczyciel akademicki, a z dzielnymi niewiastami jestem związana też od kilku lat. A póki co nie jestem za nic odpowiedzialna, jestem po prostu uczestniczką, która się kształtuje, która formuje swoją kobiecość. Iwona z Barda, to jest na Dolnym Śląsku. Jestem katechetką w szkole specjalnej w Opolnicy, tam przy Domu Pomocy Społecznej. Uczę też innych przedmiotów, a do dzielnych niewiast trafiłam dzięki obecnej tu Agnieszce, bo mimo, że jestem zaangażowana w inne grupy, również przy Wspólnocie Redemptorystów, to akurat poczułam też i taką potrzebę, aż na tyle, żeby no nawet ponad 80 km, przynajmniej raz w miesiącu staram się dojechać do Wrocławia, bo właśnie we Wrocławiu jest ta wspólnota, do której, w której uczestniczę, tak powiedzmy, w której się spotykamy. Iwonko, powiedziałaś coś bardzo ważnego, że na spotkanie dzielnych niewiast jeździsz 80 km. To są moje strony rodzinne, wiem jak ta trasa wygląda. Rzeczywiście wymaga to takiej jakiejś wielkiej siły woli. Stąd moje drugie pytanie, kolejne. Na jakie potrzeby, twoje potrzeby odpowiedziały dzielne niewiasty, że właśnie zrywasz się o tej godzinie raz w miesiącu i jedziesz do Wrocławia? 6:30 to nie jest tak wcześnie bardzo. No, po pierwszym spotkaniu to wiadomo, że tak przyglądałam się, ale teraz widzę, że daje mi to dużo. Na pewno właśnie tak odnośnie akceptacji własnej kobiecości. Mama oczekiwała syna, więc ja chcę się cieszyć z tego, że jestem kobietą i jestem córką Pana Boga, właśnie córką. I konkretnie mi dał to zadanie i chcę mu za to dziękować. I tego się też na tych spotkaniach uczę i pogłębiam. Tą świadomość i tą relację też z Panem Bogiem w byciu właśnie Jego córką, oblubienicą może też, a właśnie póki teraz to tak w relacji ojciec-córka. Czyli potrzeby duchowe i też taki rozwój kobiecy, tak? To też, utwierdzanie się w kobiecości. Bycie kobietą, dbałość o siebie, jakieś takie poszerzanie zainteresowań, bo też są warsztaty naprawdę niektóre bardzo, bardzo ciekawe i inspirujące. Dzielne niewiasty to wspaniała grupa kobiet, która pomogła mi odkryć swoją kobiecość. Dzięki wspólnej modlitwie, dzięki wspólnej Eucharystii, ale przede wszystkim dzięki spotkaniom i rozmowom, które się na naszych miesięcznych spotkaniach odbywają.
Dlaczego? To rozbudziło właśnie taką moją świadomość, w ogóle potrzeby zadbania o siebie jako kobietę. W wymiarze duchowym i w wymiarze fizycznym. Bo ja zawsze czułam się kobietą, uwielbiałam sukienki i malować paznokcie i czułam się naprawdę piękna, ale tutaj jednak poznałam wiele kobiet, które dały mi jeszcze od siebie bardzo dużo. I to rzeczywiście zapragnęłam poszukiwać spotkań dla kobiet, czytać literaturę, która by pomogła rozwinąć moje serce w kontekście bycia mamą, żoną, koleżanką. To chyba najważniejsze rzeczy. Piękny wygląd, zadbany, pomaga w ewangelizacji, prawda? Dzięki. A jak wyglądała moja droga z dzielnymi niewiastami? Tak muszę sięgnąć wstecz, kilka lat przed spotkaniem dzielnych niewiast. Tak patrząc, jak ktoś patrzył na mnie z zewnątrz, to nic takiego się nie działo, nie? Była praca, zadowolenie z tego, co robię. Studiowałam, gdzieś szkoliłam się, wyjeżdżałam za granicę. Spełniałam swoje oczekiwania, ale w pewnym momencie nie czułam z radości. Nie sprawiało mi to radości. Ja się tym nie cieszyłam. I taka refleksja przyszła. Dlaczego, nie? Ponieważ brakowało mi tej duchowości, tej relacji z Panem Bogiem, ja tego zaczęłam szukać, ale powiem szczerze, że nie wiedziałam jeszcze jak. I też się trochę tego bałam, nie? Oddać to wszystko. I tak, nie wiem, czy zaskoczę, moje takie pierwsze pragnienie było, no dobra, pójdę do kółka różańcowego i na pewno tam jakoś odnajdę się. Ale to było tylko moje myślenie, pragnienie. Dla mnie to tak było ciężko tam pójść i uczynić ten pierwszy krok, ale w głowie to było, nie? Żeby może tam pójść, ale znowu z drugiej strony było takie, nie. Przecież jestem taka niegodna, tam kobiety takie prawie, że święte, pobożne. No się wyśmieją po prostu, widząc mnie, nie? No to tak myślałam wtedy, ale Pan Bóg ma poczucie humoru. Poszłam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zobaczyłam ulotkę, nie? O, to coś ciekawego, patrzę, dzielne niewiasty. I patrzę sobie warsztaty, hotelarstwo, o! A ja w tamtym czasie właśnie się przebranżawiałam i robiłam studia z hotelarstwa i turystyki. Byłam totalnie zielona w tym zakresie. Są się dobra, to coś dla mnie. Ja widziałam tam Eucharystię, inne tam jeszcze elementy programu, ale to na tamten czas to nie było takie ważne dla mnie. Myślę, tam w innym czasie też mogę pójść. Także takim haczykiem było to hotelarstwo. I tak jeszcze powiem, idąc na te warsztaty pierwszy raz, uczyniłam taki krok, dla mnie bardzo odważny. Dla osoby, która była totalnie niezwiązana z ruchem religijnym, z organizacjami, było to bardzo ważne. I takie przełamanie tej bariery. Poszłam na warsztaty i mogę powiedzieć, że co się okazało? Że pani nie dojechała. Były ciężkie mrozy, czaskające. No i tak trochę dostałam po nosie, warsztatów nie było z hotelarstwa. Ale wtedy tam prowadząca, koordynatorka puściła płytkę o Judycie. Mówił o tym ojciec Szóstak, zaczął mówić o kobiecie inaczej niż ja słyszałam, że moja wartość nie jest tym, co powie ktoś drugi, jak mnie ocenia, a do tej pory to było takie ważne dla mnie, że tą wartość nadaje mi Pan Jezus. Ta moja kobiecość, ta piękność wynika z tego. I ja tak po ludzku oczy otworzyłam szeroko, usta i mówiłam, wow, to chyba jest dla mnie. To tam myślę, że takie pierwsze początki. To tak chyba wyglądało. Trochę się odnalazłam, Irynko, w twojej historii. Pan Bóg ma poczucie humoru, to wiem. Jedyne, czego ja u siebie nie miałam, to tego kółka różańcowego. I Pan Bóg wiedział, że ty byś tam nie usiedziała spokojnie, to na pewno. Słuchajcie, powiedziałyście trochę już o tej zmianie, która nastąpiła w was. Czasami po nawróceniu, tak? Które bądź to w dzielnych niewiastach się wydarzyło, bądź wcześniej. A niektóre z was były cały czas przy Panu Bogu, ale jakbyście mogły mi powiedzieć, no i telewidzom naszym, jak zmieniło się wasze życie jako kobiety dzięki spotkaniom właśnie z dzielnymi niewiastami na dzielnych niewiastach? To przede wszystkim, no ja jeszcze zamierzam dalej i myślę, że tak, weszłam na tą drogę właśnie akceptacji własnej kobiecości, rozwijania tego, odnajdywania sensu byciu jego córką i byciu też taką duchową matką, bo dowiedziałam się, że każda z nas powołana jest do tego, żeby być matką, niezależnie od tego, czy naturalną, posiadając naturalną rodzinę z mężem, czy tak oddzielnie, tak jak ja.
Ja pracuję w domu pomocy, znaczy w szkole przy domu pomocy społecznej, gdzie moi uczniowie są zazwyczaj, mają niewielki kontakt ze swoimi rodzinami i to jest dla nich ważne, ta moja relacja z nimi. I myślę, że dla mnie też jest ważne to, jak my razem przeżywamy. I na tych spotkaniach też się wiele uczę, mogąc dać coś innym. Mhm. Także myślę, że tak na razie. No to w ogóle spotkania z Panem Bogiem i przygotowanie do spowiedzi, do Eucharystii i takie po prostu babskie pogaduchy, no, też są ważne. Tak jak babskie pogaduchy. Wcześniej. Też się liczę. Dzielne niewiasty, Agnieszko, rozbudziły we mnie taką właśnie chęć poznania siebie w boskim kontekście. Rozbudziły taką świadomość, że rzeczywiście warto nad sobą pracować. Warto pracować nad sobą w towarzystwie kobiet, które czasem są poranione, czasem są bardziej radosne i dzięki którym możemy się jakoś tam nawzajem ubogacać. Co mi dały jeszcze? Dały mi czasem po prostu możliwość spędzenia czasu z moimi córkami, ponieważ w Warszawie i w Krakowie działają również takie dzielne niewiasty junior, czyli spotkanie mam i córek. I to jest niesamowite, że rzeczywiście możesz jechać na nie z córką, babcia z wnuczką i możemy wspólnie odkrywać swoją kobiecość, wspólnie spędzać czas, chociaż warsztaty mają mamy oddzielnie, dziewczynki oddzielnie. Jest to ważne. Jest to ważne w dzisiejszym zabieganym świecie, kiedy trudno odciągnąć dzieci od multimediów. To po pierwsze. Po drugie, mi dały pokój serca. Bo ja wiedziałam, że skoro wypracuję pewne schematy, bo można pewne schematy w sobie wypracować i pewną wrażliwość, to jest to dobra droga. I tak podobnie jak Iwonka, cały czas jestem w tym procesie i chcę w nim dalej być, chcę poszukiwać i chcę się później też dzielić już pomalutku z innymi kobietami tą radością. Myślę, że ten entuzjazm to też z dzielnych niewiast wzięty. Wszystko mam. Dzięki. No, przymiotnik, dzielna niewiasta, tak. No, dziewczyna. Dzielna. No tak myślę, jak się zmieniło to moje życie. I ja przy tym się czułam, a zanim powiem, jak się czułam, to jednak bardzo zmieniło. Wypłynęłam na głębie. Naprawdę. Tak czułam się przy tym jak taka rybka w akwarium, która tak się odbijała od ściany do ściany i sama już więcej nic nie mogła, nie? Sama już więcej nic nie mogła, to musiała do mnie to przyjść. I ja w tych dzielnych niewiastach zobaczyłam drugą kobietę, inne kobiety. Takie wzory dla mnie, nie? Patrzyłam, jak się zachowują w stosunku do drugiej osoby, jak się modlą, co jest dla nich ważne. I ja po prostu to chłonęłam, patrzyłam. I tak sobie myślę, też bym tak chciała. Także myślę, że to było dla mnie największym skarbem. Ta druga kobieta i poznanie też tej drugiej kobiety, tak? I też uznanie tej swojej kobiecości zawsze też nie było to takie łatwe dla mnie. Natomiast poprzez szereg różnych tam konferencji, warsztatów i tak dalej, tej części duchowej, no tak, zaakceptowanie siebie i pokochanie, nie? W tym momencie to też taka fajna rzecz, za którą jestem też wdzięczna, że myślę, że tyle i aż tyle, to jest też takie fajne, nie? Pod wieloma rzeczami, które powiedziałyście, mogę się podpisać. Bardzo jest mi to bliskie. Myślę, że wiele kobiet, które słuchają tych słów, mogą się w tym odnaleźć i to bardzo ważne. Bo chciałabym was zapytać w takim razie, jaka jest misja kobiety dzielnej niewiasty? Tak, co ta misja znaczy dla mnie, tak? Tak myślę i dochodzę do wniosku, to bycie dobrym człowiekiem, po prostu nie radzić innych. A to wszystko w tym momencie też w jakiś sposób nauczyłam się na dzielnych niewiastach i tą radość, dobroć, ten pokój serca, którą otrzymałam, też chcę dawać innym. I cieszę się, jak mogę to przekazać innym. Myślę, że to chyba najwięcej, co mogę powiedzieć i przekazać na dzień dzisiejszy, że ktoś do mnie przyjdzie, porozmawia, ucieszy się, to szczerze jestem zadowolona. To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, zacytuję słowa ojca Pawła, który był gościem w tym programie również wcześniej, że mamy w życiu etap brania, przyjmowania i mamy etap dzielenia i dopiero te dwa momenty w naszym życiu stanowią całość i jedność. I gdy się żyje na 100%, gdy się żyje na 100% swoimi wartościami, przekonaniami, ma się radość w sercu,
to naturalnym jest dawanie świadectwa swoim życiem, swoją postawą i właśnie na kolejnym etapie dzielenie się tą radością z innymi kobietami. Myślę, że mam w sobie jakiś tam potencjał, żeby przekazywać kobietom może właśnie to moje zaangażowanie, to moją satysfakcję z bycia mamą, z bycia żoną. Chcę się w tym ciągle doskonalić, ale też nie sama, z Bogiem i z innymi kobietami, tylko wtedy będzie pięknie. Ja w pełni się zgadzam z tym, co powiedziała Irenka i Monika, że to jest takie przekazywanie dalej, bo nie można tego zatrzymać, co się przyjęło. No tej radości, to nawet nieświadomie często z nas wypływa. Nie myślę o tym. Ostatnio miałam taką sytuację, że dziewczyny w pracy, no było jakieś zadanie. No myśmy wiedziały, że ty się tym zajmiesz, że ty się tego podejmiesz. Od razu powiedziałyśmy i ona to zrobi, nie? I tak sama nie byłam zdziwiona, byłam dlaczego, skąd to wiedzą, ale tak jakoś to tak wypływa i chciałabym przekazać innym, że właśnie tą radość bycia matką właśnie na bardzo różny sposób, że wszyscy jesteśmy powołane do bycia matkami, bycia piękną, szerzenia tego piękna w sobie, dostrzegania go w pięknie przyrody, jak idę z dziewczynami gdzieś, jak Agnieszka się wczoraj zachwycała właśnie pięknem przyrody i tą zielenią i tymi ziółkami, to po prostu to też mnie podbudowało i aha, rzeczywiście to jest takie piękne. No, ja bym przeszła, pewnie nie zauważyła. I za to ci też, Agnieszko, dziękuję. I tym, że wy się dzielicie też tym, prawda, zauważaniem piękna, przekazywaniem tego dalej. Po prostu zarażanie tym, co jest w nas piękne i wartościowe. Bardzo się cieszę, że kolejne kilkanaście minut mogłam spędzić w tym doborowym towarzystwie, czyli kobiet świadomych swojej misji, bo właśnie takie są dzielne niewiasty. Chcą się rozwijać i chcą przekazywać, zarażać właśnie tą wiarą, ale też chęcią rozwoju inne kobiety. I myślę, że Pan Bóg dobrze wie, co robi, kiedy powierza drugiego człowieka w ręce kobiety, tak jak mówił Jan Paweł II. I zapraszamy Państwa na kolejne odcinki, a dzisiaj dziękujemy za to, że chcieli Państwo być z nami i dziękuję moim gościom. Też dziękujemy za zaproszenie.